Była propozycja z Manchesteru City na testy. Były akurat wtedy święta wielkanocne, więc rodzice się nie zgodzili. Byłem również na testach w Schalke, w Kuln, ale pojawiło się Fulham i wydaje mi się, że było najbardziej zdecydowane, żeby mnie zaprosić na testy, więc tutaj trafiłem. Jestem tu prawie 4 lata i znam się z chłopakami dosyć dobrze, wszyscy trenerzy mnie znają. Trenuję z U23 na co dzień, gram mecze tak samo z nimi i z rocznikiem U18. Wiadomo, że z tyłu głowy jest ta pierwsza drużyna, ale staram się o tym nie myśleć. Staram się skupić na ciężkiej pracy i o tym, żeby wykonywać swoją robotę na boisku jak najlepiej, a wtedy pierwsza drużyna przyjdzie. Jednym z moich lepszych meczów właśnie tutaj w Fulham był mój mecz przeciwko Arsenalowi, gdzie strzeliłem dwie bramki. Na tym meczu była moja mama i po pierwszym trafieniu pobiegłem do niej, przytuliłem ją za to, że przyleciała do mnie i to właśnie sprawiło mi chyba największą przyjemność, bo to jest osoba, która zawsze we mnie wierzy. Rodzice moi wiedzą, że kocham grać w piłkę, wiedzą dlaczego tu jestem. Mam ludzi, którzy mnie wspierają, rodzinę, mam przyjaciół, z którymi jestem w kontakcie każdego dnia. Zawsze mi pomagają, pamiętają o mnie, pamiętam o nich. Tutaj na Fulhamie nie ma czegoś takiego jak młyn, czyli nie ma kibiców, którzy dopingują, odpalają racę, coś w tym stylu, tylko zazwyczaj siedzą i reagują jak jest jakiś ślizg, cokolwiek. To jest trochę inne niż w Polsce, a Anglicy wszyscy żyją tą piłką i każdym zagraniem na boisku, także to też jest fajnie. Mamy bardzo mocną kadrę, mamy wielu zawodników, którzy grają w zagranicznych klubach i wydaje mi się, że to też na pewno podnosi ten poziom. A zawodnicy, którzy są w Polsce, grają dla pierwszych drużyn, to też o czymś świadczy. Na pewno rocznik 99 jest jednym z mocniejszych, jakie kadra polska miała.